No cześć, z tej strony Dominik i witam Was w kolejnym odcinku pod tytułem E-lekcje z Prezesem Ziaro. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przemalować, pomalować, sobie zrobić, przerobić modyfikacje pod Wasz ulubiony kolor. Najmniej na to przykład mój Ferdek jest czerwony, a Wy chcecie go zielonego i tak Wam dziś to pokażę. Tak, na początku mówię Wam wprost, jeżeli przerabiacie jakąś modyfikację, bez zgody proszę nie wydawać. I proszę, jak już chcecie wydać jakąś modyfikację, to głównego autora się o nią spytać. To grozi później hejtem, wyzywaniem, no i modmakerzy przez to odchodzą. Więc to tak a propos. Ja sobie na ikonkę filmiku zrobiłem tak właśnie, przerobiłem sobie tak właśnie Ursusa od Karasa. Na różowo go pomalowałem, tylko dla właśnie tego filmiku. Nie będę go wydawał i gdzieś jeszcze go znajdę, to na pewno usunę. Przechodzimy do poradnika drugiego. Więc tak, musimy sobie pobrać, wypakować naszą modyfikację. U mnie to będzie mój Ferdek, którego sobie właśnie teraz chcę wypakować. I tak, na samym początku mówię, że to, co ja Wam pokażę, to jest na teksturach UDIM. Więc na fototeksturach Wam to nie będzie działać. A na innych, tam jakie są jeszcze w farmingu, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ja to pokazuję tylko i wyłącznie na UDIMach. Przechodzimy tak, odpalamy sobie naszą modyfikację w pliku i3d. I tak, Ferdek nie zadziała Wam w ten sposób na na krekowanym farmingu. Nie odpalicie go na i3d, bo ma linijki wszystkie podpisane pod oryginalne źródło farminga, czyli data, shaders i... Więc też już tu zwracam uwagę, że może Wam nie odpalić, chyba że ktoś sobie tu zmieniał te linijki. Ale mniejsza o to, odpalamy sobie. No i dobra, mamy teraz naszego Ferdka. Widzimy jego kabinę, w sumie moje logo. Tak wygląda właśnie w pliku i3d. No powiem Wam, jeżeli ktoś wchodził, to wie, jak ktoś nie wchodził, to na pewno tu jest dużo nawalone, jak sobie wejdziemy, jakichś rzeczy, folderów i jest bardzo dużo tego. Ale wszystko jest po polsku podpisane, tak samo jak w pliku do niego z formatem XML, więc nikt się nie pogubi. I co? Zacznę od tego, że jak mamy, powiedzmy, nie wiem, tłumik, ruchome elementy, szukamy tłumik, wiatrak, wycieczkę, wajcha, tłumiki, model, tłumiki, oryginalny, no i dobra, zapalę sobie światło jeszcze. Ok, mamy teraz tłumik i chcemy go zrobić zielonego. No ale co, na razie widzimy brud jego, no to musimy ten brud usunąć. No to odpalamy sobie taką linijkę jak materiał editing, coś takiego. I schodzimy na dół i rozwijamy sobie linijkę custom shader. Tu mamy nasz właśnie shaderek, tak, RDT, czyli to służy do wyświetlania brudu, psucia się, no i po prostu koloru. Czyli jak teraz to usunę, to nic się nie zmieni. To jest od brudu, widzicie? Brudu już nie ma, środkowa linijka, a ta ostatnia to jest od psucia się. Widzicie? Też nic nie ma. Jest po prostu czarny tłumik. No i teraz, żeby przemalować, to cały czas bazujemy w tym custom shader i mamy w Dirt Corral nic nie zmieniamy, ale w Corral Mat 0. Tu zmieniamy. Teraz jest ustawiony domyślnie na taki bardziej nie czarny, taki wręcz czarny, bo jest na 0,005 ustawiony. Ale jak wszystko ustawię na 0, tu 0, tu 0 i tu 0, to będzie czarniutki jak węgiel. No zobaczcie, czarniutki jak węgiel. Czarniutki jak węgiel. Dobra, więc tak, tu jest kolor, zobaczcie sobie, tu jest kolor czerwony, tu jest kolor zielony w tej środkowej linijce, a w tej ostatniej będzie kolor niebieski. I z tych trzech kolorów sobie ustawiacie kolor, którego chcecie. Teraz Wam pokażę taką fajną, ciekawą linijkę, którą mi podesłał kiedyś Patryk. No Patryk, który robi mi właśnie udimy. Robił. I mam to gdzieś tu. I tak, właśnie tu jest opisane w skrócie rodzaj materiału, ta tabelka, co wysyłałem. Czyli ta tabelka. To jest rodzaj materiału. U mnie materiał jest ustawiony na 0,6, czyli metal zużyty, czyli po prostu jakaś maska metalowa, która jest już zużyta, takie ma chropy. Zobaczcie, tutaj chropy, widzicie? Ale możecie też sobie ustawić, nie wiem, jako guma, czyli rubber, chromowaty materiał, czyli 2, plastik jako 1. Możecie ustawić sobie też, nie wiem, czerwony reflektor, czyli czerwone jakieś światło 21. No i właśnie w tej linijce mamy nasz tłumik, w tym kolor mat, w którym jest przypisany tłumik, wpisujemy w tej linijce 6. Teraz mamy właśnie ustawiony zużyty metal. A sobie ustawię gumę teraz. 5. I widzicie, już się tłumik tak nie świeci, bo też jest teraz... sobie zmienię. Raz. Już tłumik tak się nie świeci. A teraz zmienię znów na 6. Widzicie? Już widać te... chlop właśnie cały. Ale Ferdek, jak ja robiłem, zazwyczaj robiłem tak, żeby było wszystko właśnie w 0. Możliwe, że gdzieś coś jest podpisane jeszcze jako 0, 1, 2, 3. I to możliwe, że jest kabina, bo coś takiego jak pamiętam. Model kabina lubsko i zobaczcie. Gdzie kolor ma 2, 1, 0 i tu jest podpisana. To jest właśnie główna kabina. Widzicie? Nie, to są akurat... gumy na kabinie, podpisane na właśnie na 5, sobie ustawię na 6 teraz. Tu coś jest na 5, to jest chyba guma tak, ta guma to jest. To sobie ustawię na czerwono, widzicie, guma. A to jest cała kabina główna. To sobie ustawię na, tu na 0, tu na 1 i tu na 0. Widzicie? I mamy taką bardzo szpecącą się kabinę, aż oczy bolą od niej. Ale wam w ten sposób pokazałem, że możemy... jakiś dany model może być podzielony na kilka tekstur. Więc po prostu, jeżeli jakiś mamy, mówię, maskę, to musimy popatrzeć, w którym to jest zapisane. No chyba, że model jest na teksturach jakichś innych, więc tego nam nie zadziała. Ale to jest taki przykład. I teraz sobie ustawimy właśnie ten kolor zielony, czyli to jest środkowy. Zielony, do tego dopiszemy sobie jeszcze jakieś pojedyncze, czyli tu dajmy sobie, nie wiem, jakiś tam dodatkowy kolor, żeby... Teraz bardziej taki limonkowy jest, ale możemy jeszcze poprawić to. O, teraz taki, no taki już pod biały podchodzi, to trzeba trochę usunąć. No to już mamy zielono kabinę. Wystarczy, że tylko w środkowym polu jest ustawione 0.17. Maskę sobie zmienimy też na jakiś kolor. Właśnie sobie teraz szukamy masek, maski znaczy, to będzie w tym folderze, nogi nie, blachy, tak jest. No i tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze raz się powtórzę, z tych tabeli wybieramy sobie właśnie, w tym miejscu sobie musimy wybrać te oto wybrane przez nas elementy kolorystyki materiału. No teraz sobie wybiorę chrom, czyli to jest 0,2 i maska będzie chropowata, taka, wiecie o co chodzi. Tu wpis w tej linijce, gdzie jest 6 u mnie, klikamy 2 i to coś nie poszło jak trzeba. 2, o i teraz właśnie mamy już maskę taką i no, nawet zmienił się kolor automatycznie po kliknięciu. To znak, że zadziałało. Tu sobie posuwamy to wszystko. I może maskę zostawimy w ten sposób. A, jeszcze jedno. Na masce widzimy psucie się oraz brud, więc trzeba to usunąć w RDT. Nie ma psucia, nie ma brudu. Czarna jest maska. A się świeci, jaki połysk. Kurde, Piotr, jak ty to wyszlifowałeś. Polerka była jak nic, pucowałeś całą noc. Masz tu 5 i spierdalaj. No tak śmiechu warte. Zobaczcie, jak się... Coś tam właśnie, jakieś chmury, czy coś, słońce. To już jest zrobione tak przez grę, a mianowicie przez plik od shadera, który właśnie jest ustawiony w tej linijce. Jeżeli go zgubimy, no to zobaczcie, no to teraz właśnie go nie ma i szukamy ponownie. No to od pulpitu zacznę, wchodzę sobie w komputer, mój Windows, program Files, Farming, Data, Shaders. I Wehil Shader. Cyk, mamy. No i teraz jest, tak jakbyśmy, nie, nowy model wrzucili. Jeszcze do dodatku. No i tu jest nasza tekstura, oczywiście. Gloss Map to jest tekstura Specular, która odpowiada za właśnie te UDIMy i teksturowanie całe. No i znów na początku mamy ustawione brucie się oraz brud oraz psucie się. To wyłączamy. Jest biała maska. I co zostało? Musimy sobie wybrać wartość tego, czyli kolor mask. No i maska żółta cała, a na co nam żółty kolor? Co robimy? No, tak jak mówiłem wcześniej, kolor mat 0, 1. Musimy te pola ustawić. Kolor mat 0 jest przypisany do naszej maski. No dobra, no to tu możemy sobie znów ustawić czarny kolor. I z tabelki tej kopiowanie tabelki, chrom, czyli 0,2. No to wpisujemy domyślnie 2. Widzicie? I mamy właśnie tak ustawione. Ferdek czarny, zielono kabino. Tak, ale dobra, no taki ładnie pomalowany, ale przecież w grze to może wam nie zadziałać. Dlaczego? Bo ja w pliku moim wspaniałym XML, czyli tu MF, po wejściu na samym dole, nie wiem jak u innych, ale u mnie jest na samym dole malowanie, czyli mam ładnie podpisane malowanie, na samym dole winnice 1393. Mamy takie coś jak elementy malowane, czyli blacharka, czyli cała maska, korpus, czyli cały silnik, ramiona, cięgno i tak dalej. Mamy jeszcze malowane takie coś jak grill, zaczep, przód i tłumiki. I więc tak, jeżeli chcemy, żeby nasz ten domyślny kolor był ustawiony w grze i bez żadnego ustawiania, zmieniania kolorów, w sensie, że wybieramy sobie w grze kolor dany, to po prostu całą tą malarkę, czyli od góry, czyli zaczynamy od felgi, lecimy na sam dół, do końca, czyli Grill Color Configuration, czyli takie w sumie, po prostu to usuwamy, klikamy, usuń, nie ma. No i teraz możemy odpalić grę i nam zadziała na takim kolorze, jak jest pomalowany Ferdek w Giants Editor, coś takiego. Ale możemy też zrobić wybierane kolory, więc cofamy to, co usunęliśmy. I powiedzmy tak, zaczniemy od grillu, bo mamy pierwszy tu grill, w tym miejscu. W grill color configuration mamy ustawione jako oryginalne malowanie kolor 0,35 z materiałem 6 z danej tej tabelki. Czyli to jest 6, czyli to jest 5,6, stary metal, old metal. No dobra, oryginalny kolor to jest 0,35, czyli coś w tym stylu jak jest tu. Jest ustawiony, ale nie chcemy go mieć, więc sobie grill korpus, zobacz, kolor ma 0 ustawiony, no to chcemy, nie wiem, sobie czerwony ustawić. Kolor w pierwszej kolumnie 1, środkowej 0 i w ostatniej 0. Mamy czerwony, mamy. No to żeby tu był w kolorze kolor czerwony, musimy to zmienić na takie same dane, jak tam wpisaliśmy, czyli 1, 0, 0. A w Color Configuration Name możemy sobie ustawić zamiast oryginalne malowanie kolor czerwony na przykład. Co dalej? No tłumiki. No to tłumiki na tej samej zasadzie. Oryginalne malowanie to jest taki czarny. Nie, to nie jest czarny. To jest kolor, jako oryginalne malowanie to jest, jak się nie mylę, biały. Tak, bo Ferdki były w oryginale malowane, tłumiki miały białe. No to jest biały kolor, więc nie wiem, jak chcecie czarny to... Ale teraz przechodzimy właśnie do korpusu. Oryginalne malowanie to jest korpus 0,13, czyli taki szary, jak było w oryginale, czyli ten co tu jest. No i nie wiem, chcemy na przykład różowy teraz, korpus, żeby był różowy. To co, no tu musimy na pewno zrobić czerwony kolor. Ale co jest, klikam w kolor mat 0 i nie działa, coś jest nie tak. Dlaczego? Bo ta tabela, ta linijka nie odpowiada korpusowi, to odpowiada za jakieś inne. A u mnie w Ferdku zrobiłem tak, znaczy to Patryk zrobił, że ta linijka odpowiada za te śruby tu z tyłu. Jak sobie tu ustawię, powiedzmy, nie wiem, czerwony, to tu się automatycznie zmienia kolor na tym. No, a ja chcę po prostu zmienić cały tylny most, silnik i resztę na różowy. Ustawiamy w czerwony, tu możemy wszystko pousuwać. I teraz bawimy się do dawania jakichś kolorów. Tu możemy dodać troszeczkę, czyli tak jest 15. Może być 16. I tutaj sobie właśnie ten kolor wyostrzamy. Od takiego bardziej pomarańczowego możemy zrobić taki zdarty czerwony lub już właśnie coś fioletowego. No i wyszło nam w pierwszej kolumnie 1. Czyli w pliku XML zamiast 0.13 wpisujemy 1. Dalej wyszło nam 0,53, czyli tu ustawiamy 0,53 I w ostatniej linijce wyszło nam 0.78 i tu wklejemy właśnie te 0.78. I teraz od podpalenia gry nam będzie, nasze oryginalne malowanie będzie takie jak ala różowe. No to co, zapisujemy sobie linijkę naszą od XML. Ferdka w sumie też możemy zapisać. Zapisz tak. To wyłączyć. No, jeżeli ktoś ogląda uważnie, to zrozumiał mnie. Pewnie tam popełniłem gdzieś jakieś błędy, coś pomotałem, coś się zawiesiłem, tego. Ale mam nadzieję, że wszystko ok pokazałem. Gdzie jest nasz Ferdek? Tu jest nasz Ferdek. Ok, start i odpala się nam gra. Dobra, start. Sklep, małe ciągniki, lecimy na sam koniec i Ferdek. I jak mówiłem, kolor korpus, oryginalne malowanie różowy, widzicie? Jest. Tak jak chcieliście, tak jest. Na ten poradnik to wszystko. Masz jakiś pomysł na kolejny poradnik? Zaproponuj w komentarzu. 200 kciuków, 2000 wyświetleń i leci kolejny poradnik. Dziękuję za piękne statystyki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.